Cześć, jestem z Wami tutaj już od kilku lat. Staram się Was wspierać w dążeniu do swoich celów, inspirować, starać się jakoś Wam pomóc przejść przez to wszystko, aby udało Wam się pozbyć tych zbędnych kilogramów, pozbyć się tych chorób, no tej otyłości, nadwagi, jakoś Was zmotywować do lepszego patrzenia na świat. Ja też osobiście starałem się być silny. Też starałem się być nieugięty i zawsze zmotywowany. Ale ten rok, przyznam Wam się szczerze, że mnie wykończył. Ten rok był dla mnie strasznym obciążeniem psychicznym. Miałem ochotę wielokrotnie rzucić to wszystko w cholerę i poddać się. Każdy z nas chce być silny. Każdy z nas walczy, stara się. Ale czasem przychodzi taki moment, że jest po prostu bezsilny. Ten rok dał mi lekcję życia, której nigdy nie zapomnę. A mianowicie pokazał mi, że żyjemy w świecie, gdzie jeden drugiego próbuje zniszczyć. Zawsze starałem się podawać dłoń ludziom, którzy potrzebowali pomocy. Starałem się pomagać innym rozwiązywać ich problemy. Wspierałem, rozmawiałem, ale przez ostatnie miesiące coś we mnie po prostu pękło, ponieważ zobaczyłem, że to wszystko mnie zniszczyło. Wykończyło mnie totalnie. Mimo wszystko działałem, bo musiałem i chciałem. Przecież nie mogłem poddać się do końca. Ale takie momenty w życiu również nam są potrzebne. Widzimy wtedy, kto był z Tobą tylko dla korzyści, a kto jest przy Tobie dla Ciebie. Wiele osób uważa, że inny człowiek nie ma problemów, że życie jest piękne, że pięknie się układa, że tylko u nich jest kiepsko. To nieprawda. Każdy z nas ma coś wewnątrz. Każdy z nas coś wewnątrz przeżywa, ma swoje problemy i walczy z nimi każdego dnia. Niektórzy po prostu zakładają maskę i duszą to w sobie, idąc dalej przez to życie. Ja teraz wstaję silniejszy, z większą determinacją i motywacją. Osobom, które są przy mnie, bardzo dziękuję, a osobom, które były tylko po to, aby zniszczyć, mogę ich pożegnać raz na zawsze.